Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gry Metro Exodus. My znajdujemy się obecnie w gnieździe demona. Wysoko tutaj, wysoko, no nie wysoko, w zasadzie na takim pagórku usytuowanego, na który żeśmy się wdrapali, bo nam pokazała mapka, że coś tam jest ciekawego, jakiś znak zapytania. No to mówię, trzeba tam wejść. No okazało się, że tam w sumie nic ciekawego nie ma. No i tyle. Także w tej chwili idziemy zgodnie z, no tak jak droga prowadzi do naszego auta. No i idziemy do punktu docelowego oznaczonego X. Może po drodze jeszcze jakiś znak zapytania zaznaczony spróbujemy tutaj zwiedzić. No dobrze. Idziemy do drogi. Dobrze idę. Dobrze idę. No i posuwamy się powoli do przodu. Znaczy, no teraz to biegnę akurat. O! Już rozmazał mi się nawet obraz. Poczekajmy chwilę, zaraz powinienem dojść do siebie, jak to się mówi. O! Teraz. Zaraz, gdzie ja jestem, bo ja nie bardzo mogę się... Aha, czyli koło tego przechodzę, no niby domu. Tutaj. No dobrze. Przejdźmy do przodu. Ja chcę zobaczyć, bo mi się tutaj... Aha, dobrze, idziemy. No dobra. To posuwamy się w takim razie do przodu, żeby dojść do naszego autka. I w dalszą drogę już sobie pojechać, a nie na piechotę zasuwać. W końcu po to my go mamy. No, jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek i będziemy przy samochodzie. O, już widać auto. Widać broń już zabrudzona. No dobra, wsiadamy i jedziemy. Jeszcze na mapkę zerkniemy. Listen up, everyone! The Baron is about to speak! Listen up, everyone! The Baron is speaking! We live in interesting times, gentlemen. During the last sandstorm, somebody wiped our post in the ruins. Judging by the time, it's that plain. Kurde, co ja robię mądrego? I did call them out on it, but they kept denying everything. The thing is, some boys saw them driving a car our people at the post had. These newcomers are total loose cannons, so you must stay alert. As you were, everyone, the Baron has spoken. Dobra, i tutaj mamy, będę jechać w prawo. Dobrze mówię? Tak, w prawo. Albo czekajcie. Bo też mogę pojechać sobie w lewo kawałek. I tam jakieś było coś. Dobra, tak zróbmy w takim razie. I teraz jedźmy sobie, pojedźmy w lewo. Tam jakiś znak zapytania był. To zobaczmy, jak już jesteśmy samochodem. To zobaczymy, co tam jest. Kurde. Tory kolejowe chyba.
Jakaś burza piaskowa. Nic nie widać. O. Minąłem jeden punkt. Nie, to musimy zawrócić. Bo minęliśmy jeden punkt. Tutaj? Tak, tutaj. Dobra. Wysiadam, zobaczymy, co tu jest. Mam nadzieję, że coś bardziej interesującego niż gniazdo demona. Dobrze idę? Źle idę! To jest tutaj gdzieś. Chyba są niezadowolone. Dobra. No i co my tu mamy? Mamy coś, czy nie mamy? No jest jakiś safe niby. Czy tu się opłaciło przychodzić? Które miejscówki to są takie sobie. Ten radar mi coś mówi tutaj, że czasami gdzieś coś jest metalowego, ale on... O kurde. No, sporo ich tutaj. O. No, skoczył na mnie. Giń! Przepadnij! Maro piekielna! Uff! No nie wiem, czy nam się opłaciła ta wycieczka. Trochę żeśmy amunicji zużyli. Czekajcie, tędy przejdę, czy nie przejdę? Co to jest? Z daleka wyglądało jak toj. Dobra, czekajcie, ja sobie przed wejściem tutaj jeszcze dorobię troszeczkę amunicji, bo nie wiadomo, czym ta miejscówka nas zaskoczy.
Już nie mam za dużo surowców, ale... Zobaczmy na mapie, gdzie ja jestem dokładnie. No, nie wiem, czy tu coś będzie ciekawego. Jakoś to tak niekoniecznie dobrze wygląda na mój gust. Może na ten statek trzeba się gdzieś jakoś tam wdrapać? Pytanie tylko jak. O. Jak nigdzie nie ma wejścia. Ciekawa sprawa. Tędy? Jakoś? No. No, chyba nie da rady tędy. No to jak tam mam wleźć? Górą? Nie. Stąd? No też niekoniecznie. No jak, może przeskoczyć jakoś? No nie wiem. Nie wiem, o co tutaj chodzi, powiem wam. Jakaś dziwna miejscówka. No i co tu robić z tym fantem? Co, miejscówka zdobyta? No bez sensu trochę. Dobra, to idźmy jeszcze tam. Skoro jeszcze tam niby coś jest. Myślałem, że to śpi, a to nieżywe. Jakiś zbiornik zakopany. No nie wiem, czego tutaj szukać. O, tu coś mamy. Radio, szafka, no powiedzmy, no zobaczmy, czy nam ta mapka już odznaczyła to. No, coś tam dalej niby jest z przodu, nie wiem, na dach. Niby to jest dopiero tutaj gdzieś. O kurde, to żebym se skoczył. Dobrze, że się nie zabiłem. Tutaj? Nie, no nie rozumiem tego. Tu nic nie ma. Jeszcze tam podejdziemy.
Nie wiem, co tu można znaleźć. Tu ta wieża jest fajna, podejdźmy może szybko do niej jeszcze. Tylko, że na nią nie da się chyba w żaden sposób wejść. Bo jak niby? Żadnej drabiny tu nie ma. No. No nie wiem. Dobra, wsiadamy. Wsiadamy, nie idziemy. Weźmy sobie jeszcze mapkę, zerknijmy. No dobra. To ruszamy. Listen up, everyone. The Baron is about to speak. Listen up, everyone. The Baron is speaking. All right. I need a few words on the canyon near the spring where the stray tribals attacked our boys. A co to jest tutaj? Is my word nothing more than an asswipe to you? It was good that the slaves used to multiply there without us lifting a finger. Możesz sobie... Zobaczmy jeszcze to? Fajnie to wygląda. O, to chyba stanęło jakoś dziwnie. Dobra, tu zaparkujemy. Coż to za konstrukcja? Tu ten baron. Poddaj się, zostaniesz oszczędzony. Ha. Ciekawa sprawa. No dobra. Jedziemy w takim razie dalej. No dobra, jesteśmy na miejscu. Jakaś łuna bije od... Tu mieliśmy dojechać? Tu. Noc się zbliża. Come on inside! Artyom, I have the mirror on the line here, so take a seat, I'll be with you soon. No dobra. Made of sand, no less. But damn the sand. All right, Miller, over and out. You got them? Great job, Artyom. Great news, Artyom got the maps. Well done, Artyom. No. Idiots, get started with these. I'll join you later. Here, there's a lot of data. The sooner we analyze it, the better. We have the maps. Now we have to find a way out of this place. And that's the hard part. We need water for the Aurora and the crew, as you can see. Stepan, Duke, and Alyosha are done with dehydration already. We also need fuel. The local bandits have it all. I had already contacted their so-called Baron, but his terms proved to be... unacceptable. He'll hold us where they get the water. But naturally, the well is guarded. The mirror reconned the place and says we could infiltrate it stealthily. So, Artyom, when you're ready, go rendezvous with the mirror. Your goal is to bring water to the Aurora. Failure is not an option. Good luck, Artyom. We are all counting on you. Crest, how's the weather? The storm seems to be over. I'll go back to the post. Perfect. Artyom, while you were out, I finished making one more thing for the Tihar. The workbench is at your service. Okay, so, dzięki. Did you try the new ammo out? Should work great with all this oil around. I figure the Holy Flame would be pretty happy with them. No tak. Grandpa Yermak, don't you have any water left at all? Well,
Where would I keep any? In your untouchable reserve, of course. I don't have any. I don't even have a canteen. I never needed it before. Wait till lunch, then we'll all get some, huh? I wish I had a canteen. Then I'd share some water with you now. Thank you, darling. No. Uncle Artyom, maybe you have an extra canteen? I would like one very much. That's a pity, but I will think of something. Hello, Artyom. Any news about the water? As you can see, I've been trying to condense some, but with no coolant, I got less than a liter out of it. I wish it would rain, but that's highly unlikely here. No cóż. What have you got, idiot? What can I say? We clearly didn't come here in vain. Got it all figured out. No dobra, sprawdzę. Sure seems so. The radiation levels are plotted in color. They even have the radiation level dynamics here. When is it from? Automatyczny system pneumatyczny. Ja wiem, czy to jest mi potrzebne. Well, let's hope the situation didn't deteriorate since then. Which maps have we got? No dobra, niech będzie. Asia, Western Siberia, the Urals, the European part of the country. Aha, I see. Maska niby full. No dobra. A, naboje jeszcze miałem zrobić. Naboje. Dobra. Or somebody snatched all the maps of the east before us. Tu jest full. They still left plenty for us. Tu jest full. Where should we look, Colonel Sir? Dobra. I forget about the large cities. They were priority targets. Still, I'm going for the kind of under the weather. Not my best day. No co tutaj? Śpią, odpoczywają. No. Thanks for coming by to see the guys. I'm totally powerless here and it hurts. Stepan could never handle hot weather, but here without water, he never even said a word until he collapsed. Alyosha and Duke are down too. They just need some water and I can't help them at all. Sure, everybody has it tough now, but just looking at them is painful. Try to think of something, will you, Artyom? Okay. Please. Coś wymyślimy, spokojnie. Coś będziemy działać. No dobra. So what do you think of our situation, Artyom? Not so good, huh? Now besides, we had guests too. Gave them our best welcome, naturally. Well, the beasts ran straight into Stepan with his mint grinder, and he just minced them. We rushed out, but only saw the bodies. One of the bodies, blade, was Stepan's. Now at first I thought the bastards got him. Nah, he didn't even have a scratch on him. It was a freaking heat stroke. He's down in the station building now, resting. The rest of the guys are not in a great shape either, so if those oil bandits decide to put real pressure on us, we are screwed. No dobra. Będzie już tego monologu. Jedziemy załatwiać. Ten akumulator to się nie wyczerpie. Jeszcze weźmy sobie mapkę. No dobra. Czyli po prostu tak jak droga tam prowadzi. No to jedziemy.
gdzie my jesteśmy? No, jeszcze kawałeczek podjedźmy. Tu byliśmy, ale chyba... O, właśnie. Z powrotem się, towarzystwo. Załatwiony. Patrzcie, jakie to wytrzymałe. Ile to trzeba pocisków w to wpakować, żeby go zabić. Zobaczmy, jak tu teraz sytuacja. A, tędy nie przejdę przecież. Jeszcze zobaczymy tutaj, czy coś... Nie, tutaj to nic nie było. Tu już więcej się nic chyba nie pojawiło oprócz tych bandytów. Czy tam chcę przejść? Tego nie mogę wziąć. Może coś tu dalej? Nie, tu dalej też nic nie ma. Dobra, zjedźmy sobie po tej Tyrolce. Idźmy dalej. Jeszcze zobacz mapy. Dobra. Czekaj, bo już się pogubiłem, gdzie jestem. Aha, na lewo mam jechać, dobra.
Tutaj chyba jeszcze był jakiś znak zapytania. No. Zobaczmy, o co tu chodzi. W nocy to może gorzej będzie mnie zauważyć. O, tam coś jest. Ktoś jest. O, już strzelają. No, patrzcie, jakie... Ale oni nie wiedzą, że ja mam... Że ja mam lunetę. Nie wiem, chyba to o to chodziło. Z tego, co się domyślam. O ten dziwny obiekt. No tak. Ale skoro już tu jesteśmy... O, poddaję się. Well, it's your win, man. Dobra. Co oni tak bronili? Jakiegoś okrętu zardzewiałego. Czy to było warto? Chyba nie. O. Coś jeszcze jest. No i co tu? Tu więcej nic nie mamy. No, chemikalii trochę mamy i jeszcze metalu. No dobra. Powiedzmy, że się opłacało, no. Do tego możemy wsiąść, bo tu widzę też chyba na chodzie. Deskami jakoś tak obity, dziwnie. No. Tak sobie. Dobra, wracamy do autka. Czekajcie, przeładujemy to wszystko. I dorobimy jeszcze amunicji odrobinę. Skoro żeśmy nieco stracili. Takowej. I do prądnicy sobie weźmy, doładujmy. Dobrze. No to jedziemy. Aha, miałem jeszcze na mapkę zerknąć, sekunda. Aha, tu nam się już wytego, dobra. Dobra, czyli jedziemy cały czas prosto, prosto, a potem cały czas prosto. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Aha, czyli zaraz będziemy dojeżdżać do jakiejś miejscówki bandytów. Dobra, ja sobie stąd wysiądę.
Już tutaj pójdę dalej na piechotę. Nie ma co ryzykować. Dobra. Coś czekaj. Tego użyjemy chyba raczej. Dobra. No. Miejscówka była, słuchajcie, oczyszczona i z powrotem zrobiła się bandycka. No, jeszcze gdzieś ktoś jest, bo muzyczka jest niepokojąca. A, tu jest. Tu jest. Dobra. Dobra. O! Chyba widzę. Gdzie on tu się skrywał? Gdzieś tutaj chyba, nie? Wydawało mi się, że to gdzieś było tutaj. A, tu jest. Nie, no to ten już żeśmy... Tego żeśmy już przeszukali. Dobra. O, 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 o. No i co, to by było na tyle? Niepokojąca muzyczka się uspokoiła. Gdzie ten kolo, który tu był? Był koleś i kolesia nie ma. Jak to wytłumaczyć? Tutaj jest tych dwóch, ale tam był jeden. Dobra, włączmy latarkę. Bo to bez latarki coś ciężko. No kurczę, ustrzeliłem tutaj jakiegoś bandytę, którego autentycznie nie widzę. Tak jakby zniknął? No jak to możliwe? A, jest, dobra. Chciałem surki od niego wziąć. No zobaczymy, jak teraz wygląda na mapce nasz punkt. Oczyszczony czy nie? Niby też jeszcze trupia czaszka jest. Nie wiem, jak to rozumieć. Czekajcie, doróbmy sobie może jeszcze amunicję, jeżeli mam taką... A nie, tu jest pełno. Dobra.
Nic tu nie dorobimy. Może... Może wejdźmy sobie do środka? Coś może tutaj będzie jeszcze do wzięcia? Jakiś coś? Niby już tutaj żeśmy byli. Ale to były inne czasy. Teraz są inne czasy. Mogli już tutaj zasoby swoje podreperować? Nie, no wszystko pootwierane, to co było poprzednio. Dobra, chodźmy na górę. Jeszcze zobaczymy. Jeżeli tam na dole się zalęgły nowe bandyty, to może i tu się pojawiły nowe. Wiadomo to? Co tu było? Coś tu widziałem przed chwilą i mignęło. A, pochodnia. Do zapalenia. O, bimber pędzu, proszę bardzo. O, chemii trochę zawsze się przyda. No dobra. To już nie ma opróżnione. Nie, tego nie chcę. Dobra, chodźmy na górę. Tu nic z tym zrobić nie mogę. Nie, no to już nikogo tu więcej nie ma na górze. A, mamy za to. Dobra, zapalmy sobie może to. Mogę zapalić, czy nie mogę? Chyba nie mogę. Chyba nie mogę. Jeszcze wyżej muszę jakoś się dostać. Jak to tam się wchodziło? Tędy? Nie. Te szafki były już wtedy przeszukane. Czekajcie, jak tam się wyżej wchodziło? No tu jest ta linka, którą można sobie zjechać. A, tutaj, tędy. Dobra. No i warsztat. Dobra, jak jest warsztat, to dorobimy sobie nabojów do tej snajperki naszej. Wszystkiego weźmy sobie na fulla. Dobra. Tak, to jest wyczyszczone. To jest wyczyszczone, to jest wyczyszczone, to jest wyczyszczone. No dobra, to tyle. Coś tu więcej? Nie, tego to nie chcę. Dobra, zjedźmy sobie tyrolką. Mogę zjechać? Czy jeszcze wyżej muszę się wdrapywać? Jeszcze wyżej, dobra. Niech mu będzie. Lubię zjeżdżać na tej tyrolce, dlatego... dlatego niech... Niech będzie moje poświęcenie. Zobaczmy sobie jeszcze widok z góry. No trochę nie w tą stronę chyba, z tego co ja pamiętam, tam samochód żeśmy zostawili. Jeszcze zobaczmy na mapce.
prawie. Dobra, jedziemy. Jedziemy, fajnie. No dobra. Idziemy do autka. Idziemy do autka i jedziemy dalej. Ale mamy już 46 minut, więc dalej pojedziemy po prostu w kolejnym odcinku. Pojedziemy w kolejnym odcinku. A na tą chwilę dzięki, że dotrwaliście do końca. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!